on nie jest nieoptymistyczny, on jest realistyczną oceną sytuacji po to, żebyśmy my jako naród byli skutecznie zdolni się temu przeciwstawić, bo jesteśmy silniejsi niż aparat niemiecko-rosyjski w Polsce. Jesteśmy silniejsi niż zwolennicy Donalda Tuska, tylko musimy stworzyć całą strukturę, ogólnonarodową strukturę niepodległościową i młodzież już to rozpoczęła. Młodzież rozpoczęła organizację stowarzyszenia właśnie Wolnych Polaków. W najbliższym czasie się nawet ta struktura zarejestruje. Młodzież chce walczyć o niepodległość. Pomagajmy im.